Cześć Kuczaju, Danielu Józku. A dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja, Daniel Józek Kuczaj. Bardzo lubię to twoje drugie imię. Mówią tak do ciebie znajomi jeszcze? Józku, Józeczku, Józiuniu? Tak, moja mama często mówi do mnie Józuś i w ogóle ja uwielbiam to jako pierwsze w ogóle imię, bo to jest imię mojego dziadka i miało być mi nadane jako pierwsze. Natomiast no to były takie czasy, gdzie lubiło się plastiki i takie imiona bardziej miejskie, bardziej miastowe, więc moja chrzestna matka powiedziała, że nie poniesie mnie do chrztu, jeśli nadadzą mi takie wiejskie imię jak Józek, więc Daniel brzmiało bardziej tak miastowo. No miastowo, tak. Do spraw wsi i rodziny wrócimy. Pierwsze pytanie będzie polityczne. Mówiłeś w jednym z wywiadów, że nie chcesz się już więcej w życiu bać i już niczego się nie boisz. Czy po tym, co się dzieje teraz wokół LGBT, tej przepychance absolutnie politycznej, bo przecież w ogóle nie ideologicznej, czy ty nadal czujesz się bezpiecznym obywatelem swojego kraju? Powiem ci, że nie do końca, wiesz, zaczęły mi wracać ostatnio takie lęki. Ostatnio też rozmawiałem ze swoją mamą, która powiedziała mi takie naprawdę bardzo fajne słowa, że synuś, mam nadzieję, że kiedyś będziesz mieszkać i żyć gdzieś, gdzie nie będziesz musiał się wstydzić tego, kim jesteś i nie będziesz musiał ukrywać, bać się, myśleć o tym. Ukrywać się tego, dokładnie. I będziesz mógł żyć godnie. I to jest, wiesz, godność człowieka, to jest bardzo ważne. Bo jeżeli się tą godność człowiekowi zabiera, jeżeli się go z tej godności obdziera, no to człowiek zaczyna się naprawdę coraz bardziej bać. I ja się teraz tak zaczynam czuć trochę, wiesz, że mimo tego, że mam sytuację jakby unormowaną, sytuację finansową, sytuację z pracą, to zaczynam czuć taką trochę niepewność i zaczynam czuć lęk. No bo jednak no, zaczyna być coraz większe przyzwolenie na to, żeby móc ludzi takich jak ja atakować. Wróćmy do Kai Godek. O co, za co ją pozwałeś? Pozwałem ją za słowa, że geje chcą adoptować dzieci, by je gwałcić i molestować. Ktoś już złożył wobec niej doniesienie, czy tam założył jej sprawę. Ta sprawa została umorzona ze względu na to, że osoby, które ją przedstawiały, nie były w stanie udowodnić, że same są homoseksualne, w związku z tym jakby sąd uznał, że temat nie dotyczy. Tak. A ty masz za sobą coming out, masz za sobą powiedzenie głośno, że jesteś homoseksualistą i rozumiem, że masz w tej chwili właśnie, na jakim etapie jest ta sprawa? Tydzień temu złożyłem doniesienie ja personalnie, ponieważ ta sprawa dotknęła mnie osobiście bardzo. Ja nie Dlaczego? Mówię już tutaj w imieniu, ponieważ jestem człowiekiem, jestem osobą, która w przeszłości była molestowana seksualnie. Miałem 7 lat, kiedy byłem molestowany seksualnie przez pedofila i to trzeba powiedzieć głośno. Kiedy przeczytałem, że sprawa została umorzona, to powiem ci, że w środku we mnie na nowo obudziły się te wszystkie demony. Na nowo to wszystko się obudziło, ponieważ poczułem, że ktoś próbuje przypisać mi czyny, te złe czyny tego człowieka, który całe moje dzieciństwo mi zniszczył i tak naprawdę wyrwał kawałek mnie. Wróćmy na chwilę do tych pięknych okolic twoich rodzinnych. Wiem, że nie lubisz tam wracać, ale chcę pokazać pewien model, pewien schemat. Klasyczna polska rodzina, ty masz 33 lata, więc lata 80, 90 ci tam przypadają na twoje dzieciństwo. Więc myślę o tym, że na pewno była to rodzina wierząca, bo skoro była góralska, to zakładam, że mówiłeś o tym, alkohol lał się strumieniami, ale wszyscy trzymali się w tak zwanej kupie. Niemniej, opowiadałeś kiedyś w wywiadach, że pił twój tato, pił twój dziadek, piła twoja babcia. Jedynie twoja mama próbowała ocalić ciebie i twoje dwie siostry. Czyli rozumiem, że moc kobiecą poznałeś bardzo szybko. Historia twojego życia, czyli historia, o której powiedziałeś kilka miesięcy temu, mówię o molestowaniu, to jest też opowieść o człowieku, który z totalnego dna, bagna, sytuacji beznadziejnej, takiej, z której mało kto potrafi wyjść, powoli każdego dnia, pewnie czasem wbrew sobie, wspinał się na swój szczyt. Czy ty dzisiaj jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na świecie? Wiesz co, jak ktoś śpiewał, w życiu piękne są tylko chwile. I te momenty szczęścia takiego niesamowitego, przepełniającego mnie, one powracają. Wiadomo, czasami wracają też te gorsze chwile.
I nie ukrywam, że czasami są takie momenty, kiedy to mnie bardzo próbuje dopaść. Te demony próbują jakby z powrotem wejść na ten najwyższy poziom i działać na mnie destrukcyjnie. Ale ja jestem bardzo dumny z jednego, że ja wypracowałem w sobie taką naprawdę zdolność do walki o siebie. Że nawet jak się pojawiają takie gorsze momenty, nawet jak się pojawiają takie gorsze chwile, to, to potrafię postawić to wszystko, co, co wypracowałem, potrafię to wszystko, nad czym pracowałem, to wszystko stanąć na chwilę, zatrzymać się i powiedzieć: nie chcesz tego zniszczyć. Bardzo ciężko na to pracowałeś, nie chcesz tego stracić. I nie chcesz tego stracić, dokładnie. To jest taki też u mnie czymś, co no, przez wiele lat było w moim życiu. To był też alkohol. Ja wiem, że ciężko sobie wyobrazić mnie po prostu klejącego dzień w dzień, ale tak było. A ty też piłeś? Tak. Że po prostu dzień w dzień ten alkohol był. Rozumiem, że po to, żeby zapomnieć. Dokładnie, no po to, żeby zapomnieć. To było w czasach, kiedy byłeś aktorem, fryzjerem? Kiedy? Bo ty masz mnóstwo zawodów. Kiedy odszedłem z teatru, wiesz, to był akurat taki moment, kiedy już odszedłem z teatru. Z teatru Buffo. Tak, zacząłem działać sobie jako fryzjer i jeszcze nie miałem, tak naprawdę nie miałem już przyjaciół po teatrze, bo już tam mały miałem kontakt z tymi ludźmi, ale nie miałem jeszcze tutaj w fryzjerstwie i czułem się w tej Warszawie totalnie sam. Czułem się totalnie nikim, bo wydawało mi się wtedy, że wszystkie moje plany, to, że chciałem być aktorem, po prostu szlak trafił i jestem nikim. Czyli no, nie udało mi się osiągnąć tego, co chciałem osiągnąć. I cudowne było to, jak się patrzę z perspektywy czasu, że ja w pewnym momencie tak kurczowo chwyciłem się tego, że ten zawód pokochałem. Naprawdę ja pokochałem być fryzjerem. Mimo tego, że ktoś tam się właśnie śmiał ze mnie. Że... Ale dlaczego chciałeś być fryzjerem? No to tak z aktora, z teatru Buffo do zakładu fryzjerskiego. To ciekawe jest przejście. Bo ja chciałem mieć ludzi, wiesz? Ja chciałem bardzo... Pięknymi ich czynić. Tak, ja chciałem mieć bardzo ludzi przy sobie, wiesz? Takich, którzy sprawią, że ktoś się poczuje fajniej, że się poczuje lepiej. I mnie ogromną dawało satysfakcję, jak pamiętam jedną z pierwszych moich klientek, zrobiłem taką całkowitą metamorfozę. Wyszła, pamiętam, ode mnie nie tylko chodziło o włos, przerobiłem ją z ciemnego na blond i poszła do pracy i pamiętam, rozdzwoniły się telefony właśnie z jej korporacji, że chcą dziewczyny do mnie przyjść. I nagle to mnie tak zaczęło nakręcać. Potem, wiesz, te też komentarze moich dziewczyn, które przychodziły, mówią: Daniel, to nie jest tylko robienie włosów, robisz to wspaniale, ale ja wychodzę od ciebie i ja naprawdę mam chęć zmiany swojego życia. I takich historii... Czyli ty im robiłeś od razu, jak to się nazywa, nie trening? No trening umysłowy, tak emocjonalny. Tak, wiesz, a propos treningu, jak właśnie, powiem ci, jak zacząłem, odnalazłem właśnie swoją pasję ogromną w sporcie, bo to też mi bardzo pomogło właśnie sport, odejść od alkoholu. A sport był po fryzjerstwie? Potem jak już, tak, sport, jak zacząłem pracować jako fryzjer, to zacząłem też ćwiczyć, wiesz, i zobaczyłem, to w ogóle było super, bo właśnie odłożyłem ten alkohol na to, żeby właśnie zacząć trenować. Miałem wtedy swoją już pasję w tym, czułem się lepiej, przed pracą rano sobie chodziłem na trening. No odnalazłem w tym swoje tak jakby pozytywne uzależnienie. Ja wiem, że psychologowie nie lubią tego tak nazywać, że uzależnienie jedno uzależnieniem, ale ja jako osoba uzależniona muszę powiedzieć, że to było bardzo dobre uzależnienie, ponieważ no, wyzwalało we mnie pozytywne endorfiny i też tymi treningami zarażałem wiele klientek moich. Dlaczego to są fit larwy? A to wiesz, to śmiesznie to tak wyszło, bo fit larwy któregoś razu jakiś taki, to był początek tego wszystkiego, co się zaczęło dziać w moim życiu, tej mojej kariery, nazwijmy to. Byłem bardzo zdegustowany, takim napompowanym w tamtym momencie fitnessem, który już sięgał naprawdę granic absurdu. Takiego, bo to w pewnym momencie urosło do takiej rangi, że wymagania, takiego naprawdę wręcz fit terroru. Myślę, że duży też wpływ miały na to media społecznościowe, które zaczęły ryć po prostu ludziom banie, kolokwialnie mówiąc, które zaczęły w kobietach jeszcze wyzwalać większe poczucie winy, poczucie winy że nie są idealne. Że nie są idealne.
Ja w pewnym momencie jakoś pamiętam, ja bardzo dużo rozmawiałem ze swoimi siostrami, wiesz, bardzo dużo mam z nimi naprawdę fajny kontakt, z Edytką, z Anitką. I to są takie no, kobiety polskie cudowne, dbające o czwórkę dzieci, właśnie chociażby jedna bez biologicznego ojca. I ona mi kilka razy było tak, Daniel, czemu ja nie mogę mieć takiego brzucha, tylko mi wisi taki filet tutaj, nie? Czemu ja tego nie mogę mieć? Dlaczego nie? Ja mówię, Edyta, urodziłaś czwórkę dzieci. No ale ona tutaj pokazuje takie zdjęcie i też wydaje mi się, że mogłam. I to wtedy pamiętam, że jakoś już nie wytrzymałem i to miało swoje ujście negatywne trochę, bo to jakoś powiedziałem z takim przekąsem, że nie musisz być jakoś tam właśnie, że te taką fidlarwą. I dziewczyny to tak podłapały te fidlarwy, że po prostu zaczęły się z tego tak, dały sobie taki pozytywny, o ja też jestem fidlarwą. I nagle fajnie było widzieć gdzieś tam na dziewczynie, która waży 140 kilo, która mówi, ja też jestem fidlarwą, bo walczę o siebie i jestem fidlarwą. I potem widzieć na przykład jej walkę o te 70 czy tam 80 kilogramów, ale w zupełnie innym tonie, wiesz, takim pozytywnym. Mam takich słówek, takie właśnie czasami sobie słowotwórstwo uprawiam i to potem wchodzi. Czy to ukochaj się na przykład. Ukochaj się, no swoją żyć ukochaj. Tak, ukochaj się. Czy ukochaj się, czy żyć na przykład. Śmieję się, że Polska już wie dzisiaj, że żyć przez RZ to znaczy... To kuczaj. Poślad, to jest kuczaj, tak. Więc żyć przez RZ to kuczaj tylko umie. Czyli ty ten fitness, ten terror fitnessu ściągnąłeś na niziny i posypałeś dowcipem, trochę tą góralszczyzną, w sensie... Ale obrywa mi się też za to, wiesz? Obrywa co, mi się górale cię nie to. Lubią za to? Wielu górali niestety ma do mnie żal, że mówię o tym, że na Podhalu nie ma w dalszym ciągu antyprzemocowej ustawy tak. Która jest, a u nas jej nie ma ze względu na co? Ze względu na tradycję. I ja to powiedziałem jakby też głośno o tej tradycji. Ja dostaję przykład sprzed kilku tygodni. Na środku sklepu spotkałem jedną z dziewczyn z mojej miejscowości. Jest bita, jest poniżana przez swojego ojca. Uwaga, ma lat 40. Ma za sobą już związek, który już jest rozwódką. A w tym momencie maltretuje ją i bije jej ojciec, ją i jej matkę. Ona ma tak zaniżone poczucie wartości, że ma wrażenie, że wszyscy ludzie jej nie lubią, że ona jest nielubiana. To jest, no patrząc na tą dziewczynę, ona i ma wrażenie, że nie ma przyjaciół w nikim. Mówisz czasami, że słucha mnie i to jej daje takie trochę siły czasami do walki o taki dzień, o to, żeby zawalczyć o dzień. Właśnie mówię już przy świadkach, że właśnie chcę jej wysłać swoje afirmacje. Te afirmacje mają 7 zagadnień. Bądź jak najbardziej się da, nie myśl i no rób. Czekaj, mi się tu jedno coś podobało. A, kryzys jest po to, żeby mu dać w zęby? Mhm. Tak, ponieważ to jest ta część jest o takich momentach, o których często piszą mi dziewczyny, że właśnie mają kryzys, nie? Mają taki jakby... to są właśnie te powracające demony, wiesz? To jest to, co czasami powraca i do mnie. To jest to, co czasami powraca i do mnie i coś, co próbuje mnie jakby zahamować. I tam też jest właśnie napisane to, że taki kryzys fajnie jest, wiesz, oswoić. Jak takiego psa wściekłego, który jak już przychodzi do ciebie, to zupełnie inaczej na niego reagujesz. Ja, jak przychodziły takie momenty kiedyś, no to naprawdę dzisiaj myślę, że nie byłoby czego zbierać i myślę, że zrujnowałbym to wszystko, na co zapracowałem. Że takie momenty, jak były teraz przez kilka dni, kiedy bardzo to we mnie uderzało, te wszystkie słowa, ja na chwilę się wycofałem ze swoich social mediów. Nie jest tak, że ja odsunąłem się na chwilę, żeby pobyć ze sobą, żeby to sobie wszystko przemyśleć, żeby nabrać sił do tego, że za chwilę mam camp, do tego, że za chwilę przygotowuję duży program, do tego, żeby móc dalej działać. Tam też właśnie w tym rozdziale jest napisane, jak oswoić właśnie swoje lęki, bo to się nazywa afirmacje na różne sytuacje Daniela Józka Kuczeja. Natomiast to są takie afirmacje,
ale takie bardziej proste afirmacje, bo wiele osób na przykład myśli, że żeby zrozumieć to pojęcie właśnie tych afirmacji, to pojęcie się tego pozytywnego myślenia, ale tam jest tak trochę po mojemu to napisane. Chociażby jest taki rozdział, dlaczego warto być Grażyną. To jest też właśnie rozdział o tym, jak często dziewczyny same spędzają się w kompleksy, też fałszując się trochę w internecie, troszkę podciągając swoje zdjęcia, a tu se podciągnę, tu se delikatnie wyładnię, wygładzę, ale jak ja się potem z tym czuję? Okej, lajki zbiorę, ale ja sama przed sobą czuję się z tym fatalnie, ponieważ to nie jestem ja, a co gorsza, one mnie za to lubią. One mnie za to lubią, kogo ja trochę podciągnęłam. Czyli nie lubią mnie. Czyli nie lubią mnie. A co to powoduje w kolejnej Grażynie? O Jezu, ta ładnie tak wygląda, ja jestem taka beznadziejna. Ja mam apel do wszystkich rządzących, którym się teraz z ust wylewają takie straszne rzeczy. Posłuchajcie sobie afirmacji Józia. Zobaczycie, jak wam może się zmieni życie na lepsze. Kiedy twoje życie weszło pod to hasło zadbaj o swoją żyć, przez RZ oczywiście pisane. Kiedy był ten moment, że dziękuję już bardzo, już farbowałem i ścinałem, a teraz będę dbał o wasze życie? To było, ja tego nie planowałem. To było coś takiego, że już czułem, że trochę wypalam się zawodowo. Już czułem, moje klientki też to czuły. Wtedy wystartowałem sobie w zawodach. Te zawody mi dały też coś takiego fajną odskocznię. W jakich zawodach? Kulturystycznych, wiesz, startowałem w kulturystycznych zawodach, to też było takie udowodnienie sobie, że dam radę, rób się. A to przypomnij mi, kiedy jest imbryczek, a kiedy... Tak, jest czajniczek? Tak, nie, tu jest czajniczek, tu pokazujesz bicepsy, jeszcze tu. A ty, nie, no to jest czajniczek, bo ma... To jest czajniczek, a imbryczek tak. jest... Tak, tu jest imbryczek. Tutaj jest imbryczek. Okay. Więc przygotowałem się do tych zawodów, wygrałem te zawody, stanąłem na podium, to też było dla mnie takim fajnym osiągnięciem. Bardzo piękne masz ciało, więc słabo, naprawdę. Ja dopiero trzeci miesiąc cisnę. No ale efekty są. Nie więc ma. To też było dla mnie. Jeszcze są tak zwane te uszy słonia. Ale to wiesz, ciało się szybko adaptuje, więc 3 miesiące i jest naprawdę bardzo dobrze. Więc to też było dla mnie taką odskoczną, jeśli chodzi o fryzjerstwo. I śmieję się, bo moje klientki mi zawsze mówią: Daniel, zobaczysz, ty nie skończysz na włosach, to się tak nie skończy. Ale to jest dobre, bo teraz mi się ciśnie na usta pytanie: Daniel, co będzie dalej, jak ci się fitness znudzi? Co, to jest, znaczy ten fitness u mnie, on idzie w parze razem z moją psychiką i z mentalnością i z tym środkiem, bo ja lubię, to jest jak to wszystko gdzieś tam równoważy. To jest to. Tak, ja miałem idealne ciało, miałem ciało, które naprawdę walczyłem o nie jedząc kurczaka samego suchego z ryżem, z posypanego szczyptą soli tylko, naprawdę skropionego cytryną, żeby miało smak. I wiesz, bo każdy mikroelement musiałem, każdy makroskładnik musiałem mierzyć, każdą kropelkę, bo to wszystko miało wpływ już wtedy na to moje ciało, żeby nie zalewało mnie wodą przed zawodami. Więc ja miałem już idealne ciało. Ja wiem też, jak się czułem, kiedy tylko poszedłem w stronę sportu i kiedy tylko to ciało, jakby miałem wrażenie, że jeżeli ktoś zobaczy, wiesz, napakowanego wielkiego kolesia, to na nic więcej nie będzie zwracał uwagi, nie będzie grzebał w środku, bo tylko zobaczy po prostu te mięśnie, o, fajny przypakowany koleś. Jak wyzwalająca jest prawda, mówienie prawdy? Bardzo. Wiesz, za to masz wtedy takie coś, jakby cię ktoś tak ściskał, dusił, jakbyś nie mogła wziąć takiego oddechu. Ja pamiętam ten dzień, kiedy byłem z moimi fiddlerwami na treningu. Do tego posta, do tego, żeby wrzucić ten post, przygotowywałem się kilka tygodni, żeby to zrobić. Pisałem go w ogóle kilka tygodni, bo ciągle coś tam patrzyłem, czy to jest to, co chcę powiedzieć. I wiesz, to czułem wewnętrznie, że to mimo jakichś takich argumentów, że uważaj, Daniel, może nie przed wyborami, może jednak nie rób tego teraz, w Polsce to się nie, brzydko powiem, ale nie sprzedaje, możesz coś stracić.
A ja wtedy, wiesz, czułem coś takiego, mówię, okej, okay. Ja już tak od życia dostałem więcej niż chciałem. Ja mam dach nad głową, ja już sobie coś tam uciułałem oszczędności, trudno, stracę, nie wiem, wylecę najwyżej do mamy, będę z mamą, będę z moją rodziną, z moimi siostrami, będę w Chicago, trudno, jeżeli nie będę miał coś tutaj robić, ale ja chcę być w zgodzie z samym sobą. Jak wpuściłeś tego posta, to uczucie... Jakie to jest uczucie? To było wow, wiesz, to nie był strach. To było A widziałeś takie, pierwszy takie... komentarz? Pierwszy komentarz i co było? Od razu były bardzo pozytywne. Jesteś wspaniały, kochamy cię, kocham cię. Był wtedy ze mną mój menadżer, mój przyjaciel Paweł. Był obok mnie wtedy. Były moje cudowne dziewczyny fidlarwy właśnie na treningu. Ja dostałem od nich takie wsparcie. One nie wiedziały też, co ja zamierzam powiedzieć, więc rano, jak zszedłem na śniadanie, wszystkie po prostu mnie przytulały. To było coś wspaniałego. Jeśli jesteś w stanie dać teraz radę rodzicom, którzy nie są zbyt uważni na swoje dzieci albo nie wiedzą, jakich komunikatów od dzieci oczekiwać, co ty się starałeś wtedy, jeśli pamiętasz, przekazać mamie? Czyli jakie komunikaty wysyłają dzieciaki, które mogą być krzywdzone? Jest taka świetna kampania społeczna robiona przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Zresztą Dajemy Dzieciom Siłę, gadki. Dzisiaj. Gadki. To jest wspaniała, prosta forma wyczulania dzieci na rzeczy dla nich niebezpieczne. Jakie sygnały mogą do nas wysyłać dzieci? Ja rozmawiałem też o tym z moją mamą, bo mojej mamie zaczęły się przypominać takie właśnie sygnały, których ona nie słyszała, bo nie myślała nawet, że to może dotyczyć nas, że to może być ktoś, kto jest z naszego otoczenia. Ja kilka i tylko sygnałów dałem, z tego co ja na przykład pamiętam, ale takich sygnałów naprawdę dosadnych dzisiaj, jak patrzymy na to. Pierwszy sygnał to był taki, że raz powiedziałem dosłownie, że ten człowiek mówi mi coś brzydkiego, pyta mnie, czy na przykład dotykałem jakąś moją, przepraszam, ale od razu mi... Pyta mnie, czy dotykałem moją koleżankę ze szkoły, czy wiesz, prosto z mostu kolokwialnie, czy mi dawała na przykład, takie pytanie miałem. I ja to powiedziałem mojej mamie, wtedy pamiętam, miałem chyba właśnie z 7 lat. To było jedno z takich pierwszych sygnałów. Inne sygnały to były takie, że ja nie chciałem zostawać w domu już później. Wiesz, ja chciałem, mówiłem mamie, jak oni mnie zabrali do mojej babci, do Maruszyny, do miejscowości obok, to ja miałem tam cudownie, bo ja byłem bezpieczny. Sam, nikt mnie nie krzywdził, byłem bezpieczny. I mama mówi, że po latach, dopiero teraz zrozumiała, czemu ja tak nie chciałem zostawać w domu, czemu ja uciekałem z tego domu, czemu brałem rower i jechałem do babci od razu, bo działo się to, co się działo. I jak dzisiaj patrzę na to, ciężko to było zauważyć, dlatego że w moim domu tyle przewijało się różnych ludzi pijanych, tyle ojciec jakiś tam sprowadzał też właśnie swoich jakichś pracowników. Oni czasami spali na kupę w moim pokoju, spało jakiś tam trzech, więc ciężko to było zauważyć. Poza tym pochodzimy ze wsi, w której nie mówi się o takich rzeczach. Nie ma męskich narządów płciowych i żeńskich narządów płciowych, bo jest po prostu bozia i nie mówimy o takich rzeczach. Tam się nie wolno dotykać, tam nie wolno tego pokazywać. I my musimy wiedzieć jedno, ja mówię tutaj to z perspektywy dziecka, które cały czas we mnie jest siedmioletniego. Dziecko siedmioletnie jest totalnie podatne na zmanipulowanie. Ja przez długi czas miałem ze swoim prześladowcą, z człowiekiem, który mnie krzywdził. W pewnym momencie czułem, że on jest jedyną osobą, która wie o mnie takie złe rzeczy, bo tak to po prostu, tak mnie zmanipulował. Przez wiele lat żyłem w poczuciu winy, że to ja pierwszy usiadłem na te kolana. I wstydu. Że on powie mojej mamie. Wina i wstyd. Tak. Bo on wielokrotnie używał takiego sformułowania, że jeżeli jeszcze raz powiem coś mamie, to on powie, co ja robię, nie? I to jest w dziecku siedmioletnim, to powoduje, że ono czuje się złe, ono się czuje brudne. Edukować, to jest bardzo ważne, edukować świadomie, żebyśmy edukowali dzieci świadomie. Chciałbyś być ojcem?
Myślę, że jak już sobie tak swoje życie zawodowe poukładam, bo teraz wszystko się kręci wokół mojego życia zawodowego, to kiedyś tak myślę, że dojrzeję do tego. Ja kocham, po prostu mam te swoje dzieciaki od moich sióstr i po prostu myślę sobie zawsze, cokolwiek robię, to myślę też o tym, że kiedyś będą one coś też z tego miały, będę chciał pomóc im i żeby miał naprawdę lepszy start. Także chciałbym być, ale nie wypowiadam tego na głos w Polsce, bo potem to jest tak, że dostaję takie właśnie komentarze, że czy chciałbyś, żeby twoje dziecko cierpiało? Nie, nie chciałbym. Mam kolegów, którzy wychowują dziecko w związku i to dziecko musiało być przenoszone kilka razy ze szkoły. Mhm. Myślicie, że to dzieci krzywdziły to dziecko? Nie, to dorośli krzywdzili, ponieważ kiedyś zrobili konfrontację z jednym chłopczykiem, który atakował tego właśnie chłopca i zapytany chłopiec, dlaczego tak wyzywałeś, dlaczego go popychałeś, dlaczego odpowiedział, bo tata powiedział, że mam go bić, bo ma dwóch pedałów ojców. Więc to z nami jest problem, z dorosłymi ludźmi jest problem. Zawsze. I to my ze sobą powinniśmy pracować, bo te wszystkie nasze lęki, ta cała nasza nienawiść przelana na dzieci powoduje to, że zaczynamy wychowywać kolejne pokolenie ludzi poturbowanych. Józeczku, dziękuję Ci za spotkanie. Dziękuję. Wszystkie Twoje fit larwy pozdrawiam, całuję i życzę, żeby były takie waleczne i walczyły o swoje szczęście i o swoją miłość, a ciało jest tylko wypadkową tego. Pa, pa, dziękuję. Do zobaczenia w realu.